Witam Was, dzień dobry w drugim odcinku Zagrajmy w Skyrim. I w ostatnim odcinku udało nam się... Sorki, kliknął mi się klawisz odpowiedzialny za nagrywanie. Uciec z Helgen. Chyba Helgen. Dobra, w takim razie, ty możesz z nami jeszcze pogadać coś? Może pojedź ze mną do Wichrowego Tronu i przyłącz się do walki o wolność Skyrim. Gdzieś udało ci się zobaczyć prawdziwe oblicze cesarstwa. Tylko Ulf... O Jezu, daj coś powiedzieć. ...może wiedzieć. Co oznacza pojawienie się smoka? Czy smok stał po waszej stronie? Nie. Naprawdę myślisz, że warto wziąć się do Ulfrika Gromowodnego? Jasne. Nie trzeba być Nordem, by walczyć o wolność Skyrim. Pójdź ze mną do Wichrowego Tronu i przyłącz się do walki o wolność Skyrim. Dziś udało ci się zobaczyć prawdziwe oblicze cesarstwa. Tylko Ulfrik może wiedzieć, co oznacza pojawienie się smoka. Tia, poczekajcie, chwilę, zamknę sobie okno. Tak się zastanawiam, czy dołączyć właśnie do cesarskich i stłumić ten bunt, czy może jednak wesprzeć tutaj tych gromowładnych, czyli Nordów, chcących wyzwolić swoją piękną ojczyznę spod jarzma Imperium, więc się tu jeszcze zastanowię nad tym. Wiem, że przyszedłem raz po stronie cesarstwa i było to dość nudne, więc chyba teraz wybiorę gromowładnych. Myślisz, że Ulfric wie, skąd wziął się ten smok? Cóż, może nie. W Skyrim nie widziano smoków od przeszło wieku. Niezależnie od tego, skąd wziął się ten smok i czego chce, Ulfric na pewno to odkryje. Możesz na to liczyć. Cudnie. Poza tym teraz masz do wyrównania z cesarstwem własne rachunki. O no, chcieli mi skrócić o głowę. No to na pewno, pomyślimy o tym. Oczywiście, że rozumiem. Nie musisz decydować teraz, ale wiem, że gdy pomyślisz o tym, co dziś udało ci się zobaczyć, zdasz sobie sprawę, że Skyrim zasługuje na wolność. Chodzi ci o wolność od gadu, wolność od jarzma tyrana, czy może wolność, na zasadzie wolna słowego? Ze mną do Wichrowego Tronu i mówiłeś to już. Wolność Skyrim. Dobra, w takim razie udamy się najpierw do tego... tej małej mieściny, która jest tutaj niedaleko. I odpalimy sobie tak specjalne głazy. Ja to w ogóle pierwszy raz tak zlamiłem tą grę, pierwszy raz grałem pierwszy swoim magiem, to w ogóle tej głazy to ja ominąłem do wyznaczania sobie profesji maga, wojownika lub złodzieja. Po prostu przebiegłem, nie zauważyłem ich nawet. Grałem cały czas bez nich, właśnie te kamienie przeznaczenia, cały czas bez nich grałem. Mamy złodzieja. Maga, tak jest, to mnie interesuje, przyjmij. Ci, którzy otrzymają błogosławieństwo znaku, maga zyskują magiczne zdolności o 20% szybciej. Świetnie, przyjmujemy oczywiście. No i zapal, do i teraz strzelamy w niebo laserami. I zaraz Star Trek Independence spadnie na ziemię. Cóż, pięknie, odpaliliśmy to. I możemy w takim razie udać się dalej. Gdzieś już niedaleko powinna być ta wioska. Powiem wam tyle, że będę chciał zrobić taki dość kompleksowy let's play z tego Skyrima. To na pewno będzie długi let's play, bo ja lubię się rozkoszować takimi RPG-ami, lubię zwiedzać, ganiać, łazić, gadać i przede wszystkim odkrywać. Na pewno nie będziemy zajmować się główną... Oj, widzę stwory. Na pewno nie będziemy się zajmować głównym wątkiem fabularnym na samym początku. Tylko troszkę posiedzimy sobie na przykład jako... O, daj jeszcze jeden. Jako pierwszy... Wow, krytol! Aż go zjarało. I na pewno posiedzimy sobie na przykład... Pierwszą rzeczą, którą będę chciał zrobić, to odwiedzenie limagów, żeby się lepiej wyuczyć. Mieć lepsze zaklęcia. Więcej mocy! More power! Moja moc jeszcze nie jest over 9000, dopiero pójdziemy na główny wątek, mniej więcej, gdy moja postać będzie my powers over 9000. Tak, myślę, że to będzie dobry pomysł. Króik! Daj, bitch! Dwa króliki, nie to. Pięknie, obydwa, nie? Chodź tu! Pięknie. Łódziec króliczy, nie chcę tego. Ale można... A drugi spierdolił, co? Nie, obydwa są chyba. Pięknie. Drop z królika. Miecz zabijania plus 5. Miecz wyżeracza duszy. Drop z królika to byłby awesome. Idziecie, zabijacie królika, wypada wam miecz pożeracza duszy plus 4. Więc
Albo inne nagolenniki płetwy skóry rekina plus 9. Jak to zazwyczaj. Nazewnictwo jest zabawne. Wydawało ci się, kobieto. Czego chcesz, matko? Chodź. Gerdur pewnie pracuje w swoim tartaku. Zapewne. To, co mi się w Skyrim bardzo podoba, to, że ten świat żyje. To jest mnóstwo postaci, które się czymś zajmują. Źle się czujesz? Nie, dobrze się czuję. Które się czymś zajmują, tutaj drwal, tam... Czy pracownik tartaku przerzuca, zobaczcie, wbija hak, przerzuca kawałek drewna, który następnie zostanie pocięty. No rewelka, naprawdę. To jest mnóstwo takich smaczków. Olbrzymia ilość pracy włożona przez twórców. Wspaniale cię widzieć. No i znaliśmy tą siostrę. Nic ci tu nie grozi. Gerdur. Podobno pojmano Ulfrika. Gerdur, nic mi nie jest. Przynajmniej teraz. Nic ci nie jest? Co się stało? A to kto? Jeden z twoich towarzyszy? Ja tam tylko to czaruję, kule ognia rzucam. Ale przyjaciółka. Zawdzięczam jej życie. Możemy gdzieś porozmawiać. No ba! Tylko wiesz, nie wyrażaj się. Ona jest moja, nie twoja. Ja nad nią sprawuję władzę. Czy coś się stało? Ależ piękny tyłek. Masz rację. Tak. Chodź za mną. Ona jest tylko moja. Chodź tu na chwilę. Potrzebuję twojej pomocy. Chodź, złaź tu, bo dostaniesz kulę ognia. Sven znowu upił się w pracy. Chodź tutaj. Ralof, co tutaj robisz? Zaraz zejdę. Świetna ta interakcja z otoczeniem. No, gdzie idzie? Ło, gówniarz biegnie. I pies! Wujku Ralofie, mogę zobaczyć twój topór? Ilu cesarskich zabiłeś? Naprawdę znasz Ulfrika Gromu? Kiedyś dzieci pytały, ilu cesarskich zabiłeś? A dzisiaj wracacie do domu po ciężkim dniu pracy i dziecko pyta. Tato, możesz mi opowiedzieć o kwintesencji fizyki astralnej na tle filozofii? Patrzcie no. Czegoś? Kiedyś to były. Kiedyś dzieci interesowały się lepszymi rzeczami, poważniejszymi. Właśnie tak. Nie martw się, wujku Ralofie. Nie dam tym żołnierzom cię zaskoczyć. Ralofie, co się dzieje? Wyglądacie na nieźle wyczerpany. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz spałem. Od czego zacząć? Wieści od początku? Ulfriku były prawdziwe. Cesarscy urządzili na nas zasadzkę przy Czarnym Ruczaju. Co się gapisz? Zupełnie jakby... Papę? Wiedzieli, gdzie pa, ptuczka. Pali się? Nie pali się. Pali się? Nie pali się. Pali się? Nie pali się. Niezłe, nie? Dziś rano zatrzymaliśmy się w Helgen i pomyślałem, że już jest po wszystkim. Ustawili nas w kolejce... On mnie stresuje. ...wskiego pieńka. Idzie do mnie. Tchórze. Show. Nie ośmieliliby się... Won! Boże, nie gap się na mnie. Zdrada za walkę o swój własny... Jezus Maria. Stanę za tobą. Zobaczyłoby wtedy prawdę. Irytujesz mnie. A wtedy... Znikąd zaatakował smog. Nie masz na myśli prawdziwego, żywego... Ledwie sobie... Nie, był martwy. Tylko trochę chrapliwie zionął ogniem. Może to dziwnie zabrzmi, ale... Zginęlibyśmy, gdyby nie ten smog. Udało nam się wymknąć w zamieszaniu. Naprawdę jesteśmy pierwszymi, którzy dotarli do Rzecznej Puszczy? Z tego co wiem, dziś nikt nie przybył południową drogą. Dobrze. Może chwilę odsapniemy. Nie podoba mi się, że narażam twoją rodzinę, Gerdur, ale... Bzdura. Możecie tu zostać tak długo, jak chcecie. No, świetnie. Którą haterę kwiruję? Zostawcie mnie. Każdy przyjaciel Ralofa jest moim przyjacielem. No właśnie, do mnie gada. Oczywiście. Oto klucz do domu. Możesz tam zostać jak długo zechcesz. Daj mi znać, jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. Nice, mogę go brabować? Świetnie, jabłko, nie potrzebuję, nie chcę. O, to chcę. To też chcę. Piwo też można sprzedać. Pierścień, świetnie, wytrych, oczywiście. Reszty nie chcę. Możesz coś dla mnie zrobić. Co takiego? Dla nas wszystkich. Jarl musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy jest smok. Rzeczna puszcza jest bezbronna. No nie wiem. Musimy poprosić Jarla, ile zapłacisz? Z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. A tutaj będę raczej odgrywał postać. Będę twoją dłużniczką. Czysto złom. Wiedziałem, że możemy na ciebie liczyć. Nice.
Powinnam wracać do pracy, zanim zaczną mnie szukać. Chyba czy więcej. Ktoś jeszcze? Czy Ulfric? Nie martw się. Na pewno mu się udało. Trzeba czegoś więcej niż smoka, żeby powstrzymać Ulfrica domu władnego. Wpuszczę ich do domu i pokażę, gdzie co jest. No, spoko. Chyba raczej pomóc im wypić nasz miód. Powodzenia, bracie. Do zobaczenia. Nie masz zbyt dużego mniemania o swoim towarzyszu, wiesz? Umiem się przyczaić. Świetnie. Cieszę się, że mogę jakoś pomóc. No to super. A chciałem najpierw odwiedzić kupca i przede wszystkim może opylić mu trochę rzeczy. I kupiec był tutaj. O, zapomniałem jeszcze, oczywiście odwiedzimy ich chatę, po czym opilimy ich chatę z całości dobytku, jaką tylko będziemy mogli udźwignąć. Czy tutaj też było te kradzione przedmioty? Chyba tak. Ale jakieś złoto czy inne pewnie będzie się dało sprzedać. Właśnie o to chodziło. Pochodnie nie chcę. Ale 40 Olaf i Smok. Nie będziemy tego czytać. Choć na początku to czytałem po prostu wszystko, co tylko było. Zwitek papieru. Coś może jeszcze jest? Jest, mał dobry klejnot dusz. Pięknie. I kuferek. Troszkę złota, zwitek papieru, niebieska szata, tego nie potrzebuję, szafa. Też nie ma nic ciekawego. Ale jest mikstura, stolik, zaraz mnie ktoś przyłapie pewnie z tyłu. Tak, tutaj. Nie to chciałem. No, mieszek, o właśnie, odchodziło. Jeszcze nikt nie wszedł do domu, świetnie. I jeszcze zobaczymy, co jest na tym stoliku. Dzieci, anuada dla dzieci. Trochę więcej pieniążków. Świetnie. Norski miód też weźmiemy. To się opyli. A jak nie, to się wywali po prostu. I zaczniemy jeszcze kredens. Oczywiście. Węgiel drzewny. Nie, nic mi to oni do pisania używają chyba. Chyba wszystko, co tu było ciekawego. Cześć. Dobra, to ja wchodzę. No, zebrałem cały wasz dobytek i pieniądze, więc uznałem to za zapłatę za swoje zasługi i uratowania Ralofowi tyłka. Więc pamiętajcie o mnie na przyszłość i piszcie. W takim razie idziemy tutaj od razu do kupca, posprzedajemy te zbroje, które mamy. Ktoś musi coś zrobić. Co? Powiedziałem nie! Żadnych przygód, teatralnych gestów i ganiania za złodziejami. No to co proponujesz, ha? Posłuchajmy. Koniec tematu. O, nowy klient. Szybki jesteś. No dobra, w takim razie mieliśmy tu jakąś kłótnię, genialne cycki. Jezus Maria, uspokój się. Nie będę też wykorzystywał tylko buga z nakładaniem kosza na głowę. Kupiec rzecznej puszczy jest wciąż otwarty. Nie będę tego nakładania z koszem na głowę, bo to jest głupie. To jest bug taki idiotyczny wręcz. Kamila, z chęcią ci pomożemy. Więc najpierw chciałem zobaczyć, co masz na sprzedaż. Dla niektórych to nic, dla mnie jednak jest bardzo cenne. No spoko. Handel, tak wiem, spadaj. Nie chcę od ciebie nic na razie kupować, chcę za to posprzedawać. Na pewno zbroję. Ile ty masz złota? O, sporo. Hełm, buty, golenniki. To chyba było na ramienniki. Nie, co to było? Dobra, karwasz chyba. Klejnot sprzedamy, długi łuk, futrzane buty, cesarski hełm oczywiście. Mikstury. Mikstura zdrowienia spokojnie. Kondycji mi nie będzie raczej potrzebna. Mikstura zdrowia. Może być miód. Sprzedamy. Niedźwiedzia skóra oczywiście. Norski miód. Przywraca 15 punktów kondycji. Nie potrzebuję czegoś takiego. Moje szmaciaki. Przydałoby się kupić coś lepszego. Pazury niedźwiedzia oczywiście. Piwo. Srebrny pierścień z granatem. Sprzedamy też. Szorstka tunika. Wilcza skóra, oczywiście. Wytrychy zostają. Śnieżny jad też sprzedamy. Żelazna strzała. Tak jest. Żelazny sztylet. I ciekowana zbroja, oczywiście. Żelazny topór. Pięknie. Dopiero teraz zobaczę, co on ma w zasadzie do kupienia księgi. Księga czarów. Dębowe ciało. Zwiększa wartość zbroi rzucanego. 40 punktów, całkiem niezłe. Furie. Niejasnowidzenie. Mniejsza ochrona. Odmrożenie. Wskrzeszenie zombie. Tego nigdy nie korzystałem. Zawsze waliłem z albo z ognia, albo walić czarami lodu w krainie lodu. No, logic.
składniki, pożywienie, mikstury, strój. Co ty masz na sprzedaż? Zwiększa zdrowie o 10 punktów, nie głupie. Buty. O, te rzeczy, które ci sprzedałem. Futrzane buty. Futrzane buty mogłem sobie kupić, mam tam jakieś śmieszne trzewiki. Zwiększa magię o 20 punktów, to jest niegłupie. Dobra, zapamiętam, że masz taki naszyjnik. Kradzież kieszonkowa lepsza o 15%. Szata. Regeneracja magii. Nie. Zwiększa obronę na magię, też nie. 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 Zniszczenia. To jest też niegłupie, ale porównywalną szatę dostaniemy niedługo. Też nic ciekawego, nic. Świetnie. To tylko te. Przeklęci zło. Założymy sobie te buty. Troszkę minimalnie większą obronę będziemy mieć. O nuce w ogóle. To chciałem, żebyś wyrzucił. Dziękuję. O, właśnie. Tak jakby i bez tego było się. I w czymś takim mogę chodzić, przynajmniej mojej bohaterce będzie ciepło. I teraz pogadamy o tej kłótni. Czy coś się stało? Tak, zdarzyło się małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę w kształcie smoczego szponu. Mogę ci pomóc w uzyskaniu szpona. Możesz? Za ostatnią dostawę dostanę trochę złota, więc jeśli zdołasz odzyskać szpon, pieniądze będą twoje. To będzie niegłupie. Teraz się dorobimy, będę mógł sobie... Jeśli szukasz tych złodziei, sugeruję udać się do Czarnych Głazu na północny wschód od miasta. Tak. Dobra, no w takim razie od razu się tam udamy. I jeszcze opłaca się tam iść, bo po pierwsze zdobędziemy troszkę nowego doświadczenia przede wszystkim, ale także przedmioty, które będę mógł opylić. Poziom pierwszy. Czy ja mam jakieś punkty, które mogę rozdać? Na przykład, nie wiem, cokolwiek. Nie, nie mogę. W takim razie biegniemy od razu do tego czarnego stawu, przejdziemy sobie przez most i on jest tu niedaleko. Nice. On jest tutaj niedaleko. Tak, wiem, Boże, ten toast tutorial jeszcze mi się włączył. Gdzieś tu się szło do tego czarnego głazu. Jak to wygląda teraz? A, pięknie. Dwa razy płomienie, to co lubię. Zastanawiam się też, kiedy wypuszczą wreszcie ten dodatek Downguard do Skyrima na komputery osobiste. To co robią, to lekka niepoważne jest. Mam nadzieję też, że będzie on spolszczony. Są wilki, widzę je. Że będzie on spolszczony. Ops, przypaliłem zwierzątko. Bo no, dotychczas wszystkie dodatki były spolszczane i no, byłoby smutno, gdyby nagle przestali to robić. Widzę, że tam było chyba jakiś też sekret. Chwilę pójdziemy tutaj. Pytanie jest, gdzie to by... Dobra, nie wiem, gdzie to jest. Mapę musiałbym mieć taką specjalną. No, znajdziemy chyba później w jaskini bandytów, której też się zamierzam wybrać. Ale to jeszcze nie teraz. Przed nami czarny głaz, który musimy oczyścić też z bandziorów. A jeszcze do niego kawałeczek drogi zostało. Coś mi tu zaryczało chyba, nie? O mamy słuchowe. Save all. Mag można powiedzieć, że jest trochę nawet OP, OP, czyli overpower. Naprawdę potężna postać. Jeśli później już się dorobimy tych kulognia, czy potężnych kulognia jeszcze z jakimś wzmocnieniem, to mało jest postaci, które są w zasadzie nas w stanie ruszyć. Z dużą też regeneracją many, to naprawdę się opłaca. Świetnie, widzę kolesia. Znaczy nie będę się tutaj bawił w jakieś... Rokiecki moment na skubienie drogi. Ano. Właśnie jesteś dead. Wow. Wow, łucznik. Ha! A cię podpalę trochę. Pięknie. I jesteś dead. Szefo na górze, co? Później pozbieram oczywiście te wszystkie rzeczy, które tutaj są, tylko będziemy schodzić z góry. Oh yeah. Jesteś mój. Pięknie. Przeżyłej, bo zniszczenie wzrośnie. Świetnie. Żelazna tarcza, to mnie nie interesuje raczej. Stalowy miecz też, niebo ciężki. Żelazna zbroja nie, ale hełm tak i buty też mogą być. A co tu jest? To już możemy sobie spokojnie zdjąć nasze przygotowanie do magii.
tych beczkach nic ciekawego nie ma. Głównie... Czy ja nabiłem właśnie poziom? Nie, prawie. Jeszcze chyba jeden. Wbiję cokolwiek i będę miał możliwość awansu. Jeśli akurat śnieżyca jakaś musiała zacząć. Dobra, przeszukamy skrzynię. O, zbroja z buffem. Zwiększa zdolność ciężki pancerz o 12 punktów. Nieźle. Łuk myśliwski. Też nieźle. Ametyst, mistura magii, sztabka, wytrych, złoto. Dobre rzeczy. Nawet. Ten pancerz dla podstawowego wojownika był niegłupim rozwiązaniem. Jeśli na przykład grałbym postacią nastawioną na walkę wręcz. Serio, mógł się przydać. Myśliwski, żelazna strzała oczywiście. Wytrych, złoto, futrzane. Oczywiście zbroje będziemy zbierać sobie, bo są dość wartościowe. I lekkie. Tak, bo patrząc na te rzeczy, przede wszystkim będę się kierował tym, co ja mogę udźwignąć. Jeśli tu pójdziesz ten kolej z wielkim mieczem. Świetnie. Stalowy wielki miecz, złoto, futrzana zbroja. Świetnie. Idziemy dalej. Do czarnych głazu się szło w tą stronę bodajże. Ewentualnie będę chciał też może rozwijać troszkę walkę jednym mieczem. Bo przyda mi się, ależ zamieć, Jezus Maria. Będę chciał, dobrze, przynajmniej buty sobie cieplejsze kupiłem. Moja bohaterka, moja dzielna Claire odmroziłaby sobie właśnie, no, stópki, swoje piękne elfie stópki. Widziałem bandziorów. Już są martwi, jestem władcą płomienia. Gandalf to przy mnie pryszcz. Gdzie wy jesteście? Aha. No, masz rację. Pięknie, jest już spopielony. Strzała. Strzała. Takimy. Wow! Zgiń. Przestraszyłaś mnie. Rzemieniowa zbroja. Wielki miecz mnie nie interesuje. Jeszcze jeden. Oj! No, poczuł to dość boleśnie. Świetnie, to jest jedna strzała. I 10 z tego. Weźmiemy sobie jego zbroję. Na jakim ja w ogóle poziomie trudności grałem? Mam nadzieję, że na normalnym. Czułość kamery. Czeladni, nie, spoko. Jeszcze jest tam nowicjusz albo mistrz, coś takiego. Dobra, w takim razie podbiegniemy sobie dalej. Już chyba wszystkich wykosiliśmy. A nie pamiętam, żeby tu była jakaś skrytka czy skrzynia ze skarbami. To wchodzimy do środka. I jesteśmy wewnątrz czarnego głazu. To, co mi się też bardzo podoba, a z kolei bardzo mi się nie podobało w Oblivionie. W Oblivionie do szału doprowadzały mnie powtarzalne lokacje. Takie jak na przykład właśnie podziemia. Ja wszystkie furii dostawałem, gdy miałem iść po raz kolejny do jakiegoś podziemia, które wyglądałoby tak samo. Najpięknie. Jedna dead. A ty spudłowałaś i to będzie twój błąd. Oj, pięknie. Fatality. Die fire. Burn, bitch. I ślizgacze, nie, to mnie bandyta. Ups, nie to. I to mnie do szału doprowadzało w Oblivionie. Ta powtarzalność. Coś się tak, to byście się tak pozabijali tutaj. Złoto, kolejna zbroja, pięknie. Jestem troszkę już obciążony, ale to nic, wszystko się opyli. Bardzo ładnie to wygląda. Natomiast tego nie było już na przykład w Morrowindzie. No, znaczy w pierwszym tym Morrowindzie tego nie było. To mi się bardzo podobało, ale to bardzo. Tam faktycznie dużo było takich niepowtarzalnych lokacji, kręciliśmy się. No może te truiny, wiecie, dwumerów, to tam były te powtarzalne, to nie były praktycznie takie same zestawy tuneli, jakie otrzymaliśmy w Oblivionie. No, panowie z Obliviona strasznie mnie to zirytowało tym, co zaprezentowali. Ja to sobie zrobię save'a. I serio. W Skyrimie jest mistrzostwo świata, jeśli chodzi o te lokacje. A, pusta urna, świetnie, też pusta urna. To jest mistrzostwo świata, każda z tych lokacji jest inna i widzę, że nawet bardzo ładnie działa. Nie zacina się i mam stałe 60 w zasadzie teraz klatek na sekundę, wow! No, to jest coś. Nie powiem, może te nowe patche, jakie teraz ostatnio były do Skyrima, bo ja grałem jeszcze wtedy na wersji 1.0. To nie było zbyt komfortowe czasem. Co prawda nie zdarzało mi się żadne crashe gry. Ale nie było to 60 klatek na sekundę, tak jak teraz, i to jeszcze przy nagrywaniu. No nie, tego nie miałem, a naprawdę gram na ładnych ustawieniach. Dobra,
ciebie spali. Jest tam kto? Ojdź. Ojdź. Nie, czy to był dobry pomysł? Mogłem pozwolić mu się spokojnie tam zginąć na pułapce, ale przynajmniej nabiłem sobie poziom. Ten koleś był znacznie mocniejszy chyba od tamtych. Pochodnia, futrzana zbroja, bierzemy karwasz, to się nazywają. Pięknie. I awans oczywiście. Tak, nie potrzebuję ciągle twojej pomocy. Magia. I zniszczenie. Nowicjusz zniszczenia. Pozwala rzucać czar zniszczenia na poziomie nowicjuszowskim za połowę kosztu magii. Oczywiście. To chciałem, żebym tu chciałem uzyskać. Później będę dążył do tego, by mieć podwójne ataki. Tutaj mamy wskazówkę. Wąż i delfin. Ja to nazywam delfinem. Ustawimy sobie klucz, żeby wejść dalej. Wąż i delfin. Pięknie. Nice. To też na początku na mnie zrobiło dość duże wrażenie, ta łamigłówka, bo wcześniej na przykład z żadnym Elder Scrollsie nie spotkałem się z czymś takim. Złodziej. Kradzież wzrasta. Świetnie. Weźmiemy tą książkę, bo jest wartościowa. Co prawda złodziejem, znaczy kradzież kieszonkowa, to nie będę tego praktykował. Później będę chciał dołączyć też do gildii złodziejów, ale na pewno nie teraz. Na pierwszym priorytetem jest gildia magów. O tak, ślizgacz. What the fuck? Jeszcze jeden? Giń, spłoń. Dziękuję. Trzy ślizgaczasz. Poza tym magiem się też bardzo ciekawie gra na... zwój koli ognistej. Na trolle, bo tu w tej grze jest dużo przeciwników trollowatych. Różnego rodzaju przeciwnicy, którzy idą na was, walniecie go orężem, on nagle zaśpiewa trollololololololo i się zagenerowuje szybciej, niż będziecie w stanie go zabić. Nie, wydaje ci się. Szkielet. Złoto. Pięknie. Tia. Przepal to. Dziękuję. I właśnie, to będzie wielki pająk. Paszoł. To pająka jest banalny po prostu. Taktyka, wystarczy stać tutaj i on nie potrafi przejść. Nie pozwól mu się zbliżyć. No co ty? Zabierz to ode mnie, zabierz to! Robię co mogę. Przestań się drzeć. No i padł. Zniszczenie wzrasta pięknie. Już zabite! Zamknij się wreszcie. Wkurzasz mnie, pan. Dziękuję. I tak nie byliśmy potrzebni do niczego. Och. Krzyczy i krzyczy. Nie może poczekać. Co z tego, że wielki pająk chciał cię zjeść? Może to by... No może to by było i lepiej. No coś jest na dole? Nie. O, czy tutaj było coś poukrywane? Są urny. Świetnie. W urnach zazwyczaj są pieniążki i kamienie. Bierzemy. Też weźmiemy sobie. I cóż, nic więcej tu chyba nie widzę. Pająkowi zabraliśmy już gałki oczne. Od tego kolesia weźmiemy za to złoty szpon, o którym właśnie chodziło temu kupcowi. Ale jeszcze... Tak, dziennik to nie będziemy czytać, bo on tam opisuje, że właśnie szukał tego... No tam... Ach, szponu, żeby się dostać tutaj wreszcie mu się udało i tak dalej, itp, itd. Ale i tak nie doszedł zbyt daleko, bo wpadł w pajęczynę pająka. Nie wiem, dobrze, że w naszych czasach nie ma takich pająków, bo to by było... To by dopiero zrozumiałbym ludzi, którzy mają arachnofobię. Wyobraźcie sobie, wracacie coś takiego i nagle wracacie wieczorem do domu i coś takiego na was wypada, zawał na miejscu. Tutaj pusto. Niedługo spotkamy też nowych przeciwników. Będą to nieumarli obrońcy, znaczy nie obrońcy, no oni są nie tu, ale tam widzę właśnie. Są dość podatni na ogień, więc pięknie. Dwóch na raz? Jest was za mało! Pięknie. Podoba mi się to Fatality. I świetnie. No ich to było trzech chyba tylko. Dobra, no, szukamy sobie do ciała. Weźmiemy całą kasiorę. Chcę sobie kupić ten naszyjnik.